Cześć, witam was wszystkich mega gorąco, ja jestem Kirox. Nie przerażcie się tej kamerki tutaj. Zobaczcie, jaki mamy cudo, kurde, zrobimy, patrzcie. To jest prawdziwy YouTube, a nie kurde jakieś, o, Maciu, wygnę się. Widać was było trochę. Proszę bardzo, mamy tutaj kamerkę, widać moje ręce. A co dzisiaj będziemy robić w ogóle? Patrzcie, to jest książeczka Mine World. Niezależny, nieoficjalny dodatek naklejki gamera, przewodnik. W sensie, no. Słuchajcie, na samym wstępie, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z każdym materiałem, który będę tutaj publikował. Wbijajcie często, bo tutaj live'y robię bardzo często, praktycznie no codziennie, w godzinach wieczornych, więc wbijajcie, oglądajcie, mamy serwer, fajne gierki różne i tak dalej. A co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy czytać poradnik do Minecrafta, który wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy wiecie, w sumie na pewno wiecie, niedawno było Dzień Chłopaka, jakoś tam we wrześniu, coś takiego, 30 chyba. No i czekałem specjalnie na ten moment, bo dostałem go od mojej najlepszej i najwspanialszej dziewczyny, żeby sobie tutaj przeczytać to. I nie chciałem tego czytać, specjalnie czekałem właśnie na ten moment, że sobie to nagram, przysiadłem dzisiaj, będziemy to robić. Kurde, no i nie przedłużając za wiele, będziemy dzisiaj sobie czytać fajną rzecz. Mam nadzieję, że taka perspektywa wam się spodoba. Kurde, no mi się to podoba, jak patrzę sobie na ekran, tam mam ekran, o, mikrofonik tutaj, o, mam ekran, to wygląda zacnie. Sorry tutaj za syf, ale no niestety, no kurde, to trochę taki syf jest. Magazyn fanów gry Minecraft. Tutaj mamy fajnego Steve'a ubranego w złotą zbrójkę. Ale kurde, no i to jakieś screeny mamy w ogóle. Nowe bloki, jakieś detektory światła. Nie wiem, z którego to roku jest wydanie. 9/2019. To chyba będzie z tego roku, skoro tak. I nawet, o Jezu. I nawet z tamtego miesiąca. Mamy pierwszą stronę. Spis treści i wstęp, słuchajcie. Poradnik budowniczego. To słuchajcie, dzisiaj na dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak dobrze budować w Minecrafcie. Konal swoje konstrukcje. Witamy w kolejnym numerze naszego magazynu poświęconego najlepszej grze na świecie. Wspaniale, że jesteś z nami, jak zwykle czekacie mnóstwo fantastycznych artykułów, bla bla bla. Miłego budowania. Okej, co my mamy tutaj na zdjęciach? Pis treści na pewno. No już możemy wygrać Lego, w ogóle możemy sobie klocki składać. A właśnie, jak chcecie takie odcinki częściej, sorry, jakiś taki niewyjściowy lekko jestem dzisiaj, ale jeżeli chcecie takie odcinki częściej, łapeczkę naprawdę i napiszcie mi to w komentarzu i może się seria wam spodoba, no coś trzeba wymyślić fajnego, żeby było, nie? 21, no czekajcie, jeszcze tutaj stronę spojrzę. Okej, to jest taki spis treści, bardziej wstęp. I tutaj są strony wypisane. W ogóle ile mamy tutaj stron? O Jezu, panie! Dobra, całego nie przejrzymy, ale jeżeli będziecie chcieli, to w następnym odcinku przejrzymy, albo nawet na live jakimś czy coś, nie? Też mogę taką perspektywę postarać się ogarnąć. 21 porad dla każdego budowniczego. Ogólne porady budownicze. W ogóle ja to bym zobaczył jakieś memy czy są, czy coś takiego, nie? Te rzeczy to bym mógł na live poczytać. Ale zobaczmy, dzięki trybowi kreatywnemu puścisz wodze fantazji. Dzięki, w sensie fajnie, nie? Zbieraj wszystko, co wykopiesz. Ogień pomoże ci pozbyć się szybko drzew. Nie róbcie tak, bo serwer możecie zlogować i to nie fajnie, tak? Patrzcie jako kamerkę, to jest sprzęt youtubera, widzicie? Tak patrzę, są jakieś budowle, w ogóle nie są takie brzydkie, patrzę te budowle. No popatrzcie, trochę się światło odbija, ale patrzcie, ładne te budowle, nie zapominają o oświetleniu wnętrz. No, ło, panie, patrz, on mu zgryfował, zobacz pan. Nie unika łatwopalnych materiałów z oczywistych powodów. Ej, dobra, będziemy patrzeć po zdjęciach. Co, może sobie kilka zdjęć popatrzymy, może tak będzie dobrze. Dekorowanie, ło, dywany mogą być prostą, ale szykowną dekoracją. Woda na bagnach przypomina żur. No, będziemy żurek jedli zaraz. O! No i na to czekałem, na takie zdjęcie. Świętujemy 10 lat Minecrafta, rozumiecie wy to? 10 lat Minecrafta, w sumie ja 10 lat też, bardzo blisko 10 lat jestem w graniu Minecrafta i nagrywaniu w sumie. Kiedyś też nagrywałem, miałem kilka kanałów. No ale tutaj właśnie, creepera mamy, jeżeli ktoś chce, no to może sobie kurde to wyrwać i wkleić sobie na ściany, zawsze fajnie. W ogóle patrzcie, jakiego mam creepera, nie wiem czy widzieliście. Patrzcie, to jest mój creeper, jeżeli chcecie go wygrać, on gadał, ale nie działa już, w sensie. Nie działa w ogóle nic, ale jeżeli chcecie wygrać, to jest porównanie do mnie, wielki creeper. Piszcie w komentarzach, kurde, może rozlosujemy, może coś zrobimy. Ale wracając do tego wszystkiego, nie wiem co tu jest w ogóle, nie wiem czego to mam się spodziewać, nie wiem czy ten odcinek będzie fajny czy nie. Nie wiem co tu czytać, jakieś ciasto, kurde, 10-letnie. Fajnie to zaczyna wyglądać, bardzo fajnie. Trochę kamerka jest prześwietlona lekko, poczekajcie. Dobra, mam nadzieję, że trochę lepiej będzie wyglądało, trochę kolory inne. Stacje robocze, stół. Dobra, szukamy memów, nie ma sensu tutaj. Uj, jaki piesek, widzisz tego pieska? Zostaw łapkę dla tego pieska, Boże, co ja z tymi łapkami, patrz. Steve, kurde, Steve. A w ogóle ktoś pytał, co mi tutaj w rękę, bo mogą ludzie się pytać, no miałem wypadek, jak pracowałem. Kiedyś tam z rok temu chyba już, może półtorej, nie wiem. O, patrzcie, znany youtuber, widzicie go? Nawet go nie znam. Taki znany, kurde, jest, rozumiecie wy to? O, to,
przeczytajmy sobie. Detektor światła dziennego jest aktywowany przez światło słoneczne. Odwrócony detektor światła dziennego u góry po lewej. O, zobacz, zobacz panie. Zobacz panie, jakie to fajne. Zobacz, możesz tutaj sobie tak zrobić. O kurde, Herobrine. Herobrine to tylko bajka dla niegrzecznych dzieci. Jeżeli jesteś niegrzecznym dzieciakiem i mama cię straszyła Herobrine'em, nie wiem, czy takie pokolenie już nadeszło, oby nie. Przynajmniej bez obrazy, nie, oczywiście. Ale no to uważaj, bo Herobrine to dla niegrzecznych dzieci istnieje. O, zaraz się zje. O, patrzcie, jakieś kordy są. Dekordy. Cześć Marcinie, jak najbardziej. Sito, pytaj o co chcesz. Aha, bo to jest... Czy istnieje sit do leśnego dworu? Ej, Michał, tu mówią. Kurde, to może się dowiem jakichś poradników. Kurde, dziękuję jeszcze raz mojej dziewczynie, która kupiła mi i taką gazeteczkę fajną. Uważam, że mogę naprawdę dużo się dowiedzieć z tego. I bez sarkazmu. Mam nadzieję, że odpowiedź na nie nie sprawi państwu problemu. Czy w przyszłorocznej aktualizacji będą dane nowe rośliny? O, jest. Dobra, zobaczmy. O, informacje. A jest szóste pytanie? Zobacz. 1.15, czy wiedzą państwo coś o aktualizacji 1.15? Pewnie to jakiś artykuł, że 28 września powstaje, ale no, ciekawe, jest trochę później już i nie ma Minecrafta 1.15 jeszcze chyba, nie? Chyba, że jest, może ja jestem głupi. Jakieś linki do map, horror park. Powiem wam tak, jeżeli ktoś się interesuje takimi rzeczami, nie wiem, takie coś przeczytać, to ja uważam, że to jest bardzo dobre. Tutaj nie dość, że są mapki, jest bardzo ładnie to zrobione, serio, ej, ja myślałem, że to będzie tandeta po prostu. Ja myślałem, że to będzie takie sobie, a to jest naprawdę ładne, to jest czytelne, fajne, dla dzieci przykuwa oko na pewno. Patrzcie, łamigłówki, w ogóle, o, wykreślankę, zróbmy to, zróbmy to. Czekajcie, długopis wezmę. O, proszę bardzo, to jest moje studio, a ja mam długopis. Czekajcie, żeby przypału nie było, bika, weźmiemy. Okej, dobra, postarajmy się rozwiązać tutaj jedno z łamigłówek. Musimy znaleźć takie tutaj rzeczy, proszę jać was. Realms, urodziny, kurczak, rolnictwo, serce oceanu, lawa, muła, szromy, kwarc, noktowizja, pryzmary, redstone, owca, szlamy, wi... Dobra, nieważne. Musimy znaleźć na pewno kilka rzeczy. Ja już podciągam tutaj rękawki, proszę ja was. Rączki widać. Patrzcie, jakie łapy. O, przerobiły niejedno, kurde, dom dokończyły. Dobra, musimy znaleźć na pewno kilka... Urodziny już mamy, teraz tak, pytanie. Diagram jest wypełniony wyrazami, okej. Okay. Dobra, wykreślanka, to wykreślmy je po prostu. Urodziny na pewno są. Dobra, kolejna sprawa, tylko teraz pytanie, czy to idzie w dół, czy też w górę, nie? Dobra, kolejne, mushroom. Mushroomy. Dobra. Mamy kolejne. Żuch i rzut i sucho, nie ma. Szlam, o, mamy szlam. Szlam był? Szlamy! O, szlamy. Dobrze, ja może tak wam przybliżę troszeczkę tutaj tu. Ja wiem, że pewnie widzicie to wszystko. Ja tutaj siedzę już po raz kolejny, już kilka minut. Nie mogę za bardzo nic znaleźć więcej. Tutaj szukam poszczególnych tych. Ale jeżeli widzicie, zaznaczajcie mi tutaj, piszcie słowo, który linijka, który to. Oj, no cóż, nie wiem, zobaczymy jak to będzie na filmie wyglądać. Mam nadzieję, że git. Po pierwsze, nic nie mogę znaleźć, co jest ze mną? Może późna godzina, bo jest po pierwszej, kurde, i tak... Ja pierdzielę, ludzie, siedzę tu już chyba 5 minut. Ja naprawdę nic nie mogę znaleźć więcej. Ja tylko znalazłem to, co było tutaj. To jest strasznie trudne, się wydaje być łatwe jakieś, ale naprawdę masakra z tym jest, serio. Już tak mi się spać, to jest późna godzina, ale nie. Ja postaram się to zrobić, żeby chociaż połowę mieć. Jeszcze tak ze 4 znajdźmy i to będzie, myślę, że na tyle i będzie git. O, mam pierwsze, mam. Stacje robocze. Stacje robocze, dobra, jest jeszcze pionowo. Także pionowo, jeżeli jest, to już trochę mnie to na dobry trop naprowadziło. O, mamy kolejne ludziska, mamy kolejny kurczaczek. Kurczaczek jako kolejne. Czyli tak, na pewno możemy wykreślić kurczak. Stacje robocze. Okej, dobra, i kolejnego szukamy. Stone, jest stone tutaj? Witherstorm, dobra, Witherstorm, czekajcie. Jak tu znalazłem storm? Stone. No mam stone, okej, dobra, mamy stone. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest, o, stone tutaj. I to jest Witherstorm, ale wither musimy znaleźć. Wither,
Sweet tutaj jest. No, mamy kolejne lawa, proszę ciebie, lawa. Także dobra, odznaczmy już od razu sobie lawę. Storm, a to stone jest, a to stone, wait, bo to storm ma być, dobra, sorry, ja trochę... Redstone, o, redstone, właśnie, mamy redstone, proszę ja was, o, proszę bardzo tutaj. Także redstone, sorry, wielkie, bo już jest późna godzina, naprawdę jest późna godzina i tak ciężko się myśli. Dobra, i kolejne. Dobra, ludzie, pionowo już raczej nic nie znajdziemy, teraz zostało nam poziomo znaleźć wszystko, co tutaj ominąłem, więc dobra, szukamy od razu poziomo. Odstałem długopis, nie daję rady. Ostatnia rzecz, sprawdzimy sobie tutaj, żeby sobie nie spoilerować całego, bo jest jeszcze kilka stron, które ominęliśmy, ale to możemy zrobić na live, obczaić sobie cały, czy poczytać, czy coś takiego. Czy odszukasz 7 różnic między obrazkami? To będzie w kolejnym odcinku, także subskrybujcie kanał i dzwoneczek, przypominam na koniec. Jeżeli chcecie, kurde, wygrać Creepera, to piszcie, nie wiem, w komentarzach hashtag Creeper czy coś, nie? Jak ktoś już dotrwał do końca, to też może dopisać hashtag Creeper, jeżeli chcecie wygrać Creepera. I na samym końcu, nie wiem, Paweł wpiszcie, nie wiem, Paweł po prostu. Takie imię sobie. Także słuchajcie, te zadania, które mamy tutaj, OTO, Blokodoku i 7 różnic musimy znaleźć tutaj między obrazkami, mamy na kolejny odcinek. Ogólnie uważam, że naprawdę ciekawa książka, jeżeli ktoś lubi grać w Minecrafta i chce sobie kupić takie coś, naprawdę polecam, mimo że nie zapłacili mi, ale wygląda na bardzo fajnie. Tu mam jeszcze naklejki jakieś, o, ale to nieważne. Słuchajcie, odkładam książeczkę na bok, długopisiek sobie na bok odkładamy. Dziękuję wam bardzo i serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam odcinek się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić, już nie będę powtarzał. Bijajcie częściej, bo kurde, chcę odbudować sobie aktywność tego kanału i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nieraz. Trzymajcie się ciepło i piąteczka serdeczna na was. Siema, piąteczka.